Proszę Państwa, jesteśmy na uroczystej gali charytatywnej z okazji premiery kalendarza na rzecz Fundacji Pana Profesora Zbigniewa Religię. Proszę powiedzieć, dlaczego zgodziliście się wziąć udział w danej sesji fotograficznej, a przede wszystkim w samej akcji charytatywnej? Zawsze, kiedy jest słuszna sprawa, szczególnie jeżeli chodzi o serce, a serce kojarzy się z miłością, z życzliwością, z czynieniem dobra, to bez wahania podejmuje działanie. No chcemy też pomagać ludziom. Uważam, że bardzo szczytny cel jest, żeby ludzi wspierać, pomagać w zdrowiu, jeżeli mamy. Nasuwa się pytanie, ponieważ bardzo dużo mamy różnych akcji charytatywnych w Polsce, różnych fundacji, stowarzyszeń, a dlaczego właśnie Fundacja Profesora Zbigniewa Religii, dlaczego właśnie ten, a nie inny zakres i dlaczego właśnie wydawnictwo Businesswoman and Life, który jest pomysłodawcą danej akcji? Dlatego, że nas zaprosili do tego kalendarza, więc wzięliśmy udział. A ja powiem, że wcale nie należy się ograniczać do jednej organizacji charytatywnej. Ja wspieram wiele organizacji charytatywnych, głównie działających na rzecz zwierząt, na rzecz schronisk, opieki nad zwierzętami, praw zwierząt, ale nie tylko, także na rzecz dzieci oraz na rzecz ludzkich serc. No właśnie, Beato, jesteś taką osobą, która dość aktywnie i społecznie działa. Bierzesz udział w różnych akcjach i z tego co wiem, również od dłuższego czasu współpracujesz z wydawnictwem Businesswoman and Life. Dlaczego warto czytać dany magazyn? Co ciekawego możemy znaleźć i w samym magazynie, jak i zarówno w premierowym kalendarzu, który za chwilę będziemy mogli wszyscy obejrzeć? W kalendarzu są fantastyczne zdjęcia. Z Waldemarem pozowaliśmy związani jedną czerwoną kokardą. Było bardzo miło i uważam, że wyszły świetne zdjęcia. Także bardzo się cieszymy. I proszę jeszcze zachęcić wszystkich naszych widzów, odbiorców, potencjalnych darczyńców, sponsorów do kupowania właśnie tegoż kalendarza, aby wesprzeć Fundację Profesora Zbigniewa Religii. Proszę Państwa, no to jest jedyna okazja, żeby zobaczyć osoby, które zwykle w codziennym życiu, w innych okolicznościach nigdy w życiu by się nie spotkały, a tutaj nie tylko się spotkały, ale też i zrobiły coś pięknego razem. Też tak uważam, że to jest bardzo szczytny i dobry cel.